człowiek w pewnym momencie zastanawia się, co w życiu będę robił. To już w czas różny. I u mnie to właściwie tak wahałem się, nie wiedziałem, ale pamiętam modlitwę moją z bierzmowania, kiedy byłem w szkole średniej. Modliłem się, Panie Boże, spraw, żebym był tam, gdzie będę najbardziej pożyteczny. Ciekawe, że ta modlitwa mi utkwiła w pamięci. Tak się jakoś ułożyło, że trafiłem do gimnazjum i to na Śląsku, bo tam brat mojego ojca pracował jako celnik i on moją siostrę zabrał, a później mnie. Także ja gimnazjum pierwszolicealną robiłem w Tarnowskich Górach. 1939 rok. Gdyby był na Śląsku, to by już nie było, bo moich najbliższych przyjaciół to do obozu zabrano. A tutaj przeżyłem okres okupacji niemieckiej. Wówczas był problem wyjazdu na roboty do Niemiec. U nas było czworo młodych w domu. To było po prostu sztuka, żeby nie pojechać. I udało mi się zaangażować do pracy w gminie, urząd gminy. No to chroniło oczywiście przed wyjazdem, a z drugiej strony zaangażowano mnie BH, Bataliony Chłopskie. Zresztą wszyscy w mojej rodzinie byli zaangażowani. W tamtym czasie po prostu informowałem, pomagałem. Pamiętam, wystawiałem fałszywe dowody. Między innymi taki pan Krzykała, wychowany Kulu, polonista. Jak przyszła okupacja niemiecka, jeden z takich gospodarzy w naszej gminie Łopienik zaangażował go do siebie. Miał dwie córki i on kształcił te córki. Ale trzeba było fałszywe dowody, więc jak w gminie pracując, wystawiłem mu fałszywy dowód na podstawie fałszywej matryki. Więc później pan Krzykała został pierwszym prezydentem w Lublinie. Ogólnie w tamtym czasie kraj był wyniszczony. Rolnik musiał dostarczać kartofle, zboże w oznaczonej ilości, bo jeśli nie, to do obozu. Także byliśmy głodni. W seminarium naprawdę problem chleba. W 1942 roku gubernator Frank pozwolił na studia byłym klerykom. Seminarium nasze powstało pod Lublinem w Krężycy Jarej. W 1943 roku wszedłem w nowy kurs. Pierwszy kurs, że tak powiem, powojenny. Przyszedł biskup Wyszyński. Trzeba było wszystko odbudować. I kurię, i diecezję. Biskup Wyszyński tutaj się dwoił, troił. A ja jako kleryk, później jako diakon, jeździłem z nim. No to trochę podpatrywałem, jak on pracował. Się to później przydało. Po śmierci biskupa Kałwy zostałem ordynariuszem. To był 75 rok. No i pracowałem jako ordynariusz do 97. Na pewno.
praca jak w ogóle nie łatwa, a w tamtym czasie może specjalnie, to komuna była, trudności strony władz i tak dalej. No ale Pan Bóg dopuszcza trudności, ale zawsze dajesz łaskę, szansę, żeby je przezwyciężać. Z takich problemów bardzo ważnych dla diecezji u nas to było budownictwo sakralne. Bo nasza diecezja była pod zaborem rosyjskim, a car budował cerkwie, choćby w Lublinie 6 cerkwi, natomiast utrudniał budowę kościołów katolickich, bo kościół katolicki był zawsze też nośnikiem wartości patriotycznych. Diecezja była o 700 lat istnienia, zbudowano tam ileś kościołów, ale sieć rzadka, odległości do parafialnego kościoła 6, 10, 12 kilometrów, a w Janowskim nawet 26 kilometrów. Kontakt wiernego z Panem Jezusem to był tylko chrzest, ślub i śmierć. Także, ale w tamtym czasie pozwolenie na kościół to była rzecz niewyobrażalna. Pamiętam taką rozmowę w województwie, gdzie mówią, jak to jest? Wy budujecie, a my przez miedzę. U was idzie robota i bardzo skutecznie, a u nas jak wszystko się rozłazi. Dlaczego? Mówię, prosta sprawa. U nas jest jeden ksiądz, on organizuje pracę, organizuje materiał, jedzie, gdzie dośpi. A u was jest 5 dyrektorów, tylu wicedyrektorów, nikt za nic nie odpowiada. I koszta naszej budowy były bardzo niskie. Gdyby to budowało państwo, to by to kosztowało 5 razy droższe. Także byśmy się liczyli z tym groszem. Myśmy w tym czasie zbudowali w diecezji 400 kościołów i kaplic dojazdowych. Powstało 142 nowych parafii. W sumie to dzieło wielu ludzi. Ja byłem tylko wykładnikiem. No, widziałem potrzeby i to, co ode mnie zależało, starałem się. Ale to była charówka. Zawsze miałem wyrzuty sumienia, że za mało się modlę. Teraz dziękuję Bogu, że mogę się spokojnie pomodlić. Kontakt taki osobisty z Panem Bogiem to jest jakaś tajemnica osobista każdego człowieka. Myślę, że tym Bogiem takim uchwytnym, bliskim to jest Chrystus, bo to człowiek, Bóg, ale i człowiek. Sens kapłaństwa i biskupstwa to jest uobecniać Chrystusa i Jego działalność. W 1981 roku, parę dni przed śmiercią, pożegnanie prymasa Wyszyńskiego z komisją główną, takie spotkanie, mówił gdzieś, jak mamy pracować dalej, a później każdy z biskupów podchodził i osobiście się żegnał. Ja podszedłem przez łzy, powiedział tak, Boluś, kulby moją wielką troską. A ja wiedziałem o tym. I powiedziałem, będzie i moją. I starałem się, na ile mogłem, kul był dla mnie też wartością, nawet ponad diecezjalną. Pamiętam początek kul, to były tylko mury, nie było okien, szkła. A w tamtym czasie zdobyć szkło i to dla takich gmach, to było wielkie wydarzenie. Duża pomoc była materialna z strony społeczeństwa. Powstało Towarzystwo Przyjaciół Kul. Pamiętam, było na początku 8 tysięcy członków, a pod koniec było 300 tysięcy.
z tego 1/3 to była diecezja lubelska. To był jakiś taki wielki kapitał moralny, bo 300 tysięcy przyjaciół królu, to był jakiś argument, którym też władza musiała się liczyć. Król był zawsze pod obstrzałem. Wśród studentów były wtyczki, to jasne, to nie mam złudzeń. Jak byłem już ordynariuszem, był zamach, żeby król zgodził się na zaistnienie organizacji Socjalistycznej Związek Studentów, a to jest ateistyczny związek, zdecydowanie. Więc oczywiście rektor odmówił. Były nacisk na mnie w Urzędzie Wojewódzkim. To wyraźnie powiedziałem, no jak, katolicki uniwersytet i tu ateistyczna organizacja, to są dwie rzeczy nie do uzgodnienia. No i dali spokój. Król ma wielkie zasługi kiedyś i dzisiaj, i myślę w przyszłości też. W tym roku kończę 90. rok życia. I to przeleciało jak wczoraj. I to im dalej, tym szybciej. Także mam życie za sobą. Trochę jestem już taką chodzącą historią. No bo mam życie za sobą. Też tak patrzę jakby z perspektywy. No już jedno nogo jestem po tej drugiej stronie. Ale jak długo Pan Bóg chce. Panu Bogu się nie targuje. Pana Boga się słucha.